Miesiąc z Himbą. No niby to tak dziwnie troszeczkę brzmi, ale swego czasu wziąłem i wkręciłem się troszeczkę w pewne fotografie Algera Alley. Ona jest fotografem dokumentalnym, członkiem The Explorers Club New York City. Obecnie mieszka w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, w Sydney, mieszka w Australii, gdzie w sumie kończyła studia magisterskie z antropologii stosowanej. No, ale angażuje się w pracę taką nad kwestiami związanymi z wzmocnieniem pozycji kobiet i dziewcząt w różnych kulturach. No i swego czasu właśnie ona też wybrała się na miesiąc, żeby trafić do plemienia Himba, studiując ochronę przyrody w Republice Południowej Afryki. Następnie wyjechała na 13 lat z Republiki Południowej Afryki, no ale powróciła na te tereny i w 2014 roku znalazła drogę do społeczności Himba w regionie Kunene w Namibii. Można tam dotrzeć po 10-godzinnej podróży tak naprawdę autobusem z Windhoeku. No i dalej jeszcze parę godzin trzeba samochodem się przedostać do regionu Opuwo. To jest takie miasto liczące 15 tysięcy osób. No i tam między innymi można spotkać kobiety z plemienia Himba. No, to jest takie dosyć ciekawe miejsce, bo tam wchodzi się do sklepów, przede wszystkim do sklepów jakiejś galerii, i w tej galerii można właśnie zobaczyć kobietę, która ubrana jest właśnie typowo, jak ubierają się kobiety w plemieniu Himba, noszą skóry ze zwierząt. No i oczywiście stamtąd bardzo łatwo można się przedostać do tych miejsc, gdzie plemię Himba istnieje, żyje, czyli wzdłuż rzeki Kunene, w pobliżu wodospadu Epupa. No, tak jak powiedziałem, nasz fotograf po prostu przemierzał te tereny po to, bo to był taki długoterminowy projekt dokumentalny o nazwie Wild Born, który koncentrował się głównie na kobietach praktycznie z całego świata. Będąc oczywiście z Himbą, spotkała tam ona właśnie fascynujący świat, który jest bogaty, złożony. Społeczności, w których mieszkała, to głównie były kobiety. Niektóre miały tylko 6 członkiń, te wspólnoty przykładowo kobiece, inne miały ponad 100 kobiet, które razem dzieliły swoje życie. W ogóle plemię Himba jest poligamicznym plemieniem, więc tradycyjnie kobieta osiedla się w domu męża, gdzie mieszka wraz z innymi żonami i z jego całą dalszą rodziną. Dzieci Himba są wychowywane przy wsparciu również innych kobiet. Mężczyźni często opiekują się bydłem w placówkach, gdzie mogą mieć inną żonę lub partnerkę, a nawet mogą udać się do miasta, by znaleźć pracę. Więc w rezultacie wiele kobiet pozostaje na stałe w swoich tradycyjnych wnioskach, prowadząc codzienne czynności bez udziału mężczyzn. I tak naprawdę wiele z nich właśnie, wiele tych dzieci wychowuje się bez ojców, można by powiedzieć, a jedynie tylko przy wsparciu kobiet. No i to właśnie silne poczucie kobiecości sprawiło, że Alej skupiła się na swojej pracy w sumie dokumentalnej. W ogóle większość ceremonii, rytuałów Himba jest skierowana do duchów przodków, o których uważa się, że mają takie nadprzyrodzone moce. Jednym z bardziej znaczących rytuałów jest święty ogień, zwany Oruzo, który płonie nieustannie w każdej wiosce i reprezentuje związek między żywymi a przodkami duchów. Żeby było ciekawie, po osiągnięciu dojrzałości płciowej dziewczyna z plemienia Himba opuszcza wioskę, dopóki nie zostanie wtajemniczona w kobiecość. Nasza fotografka była świadkiem kilku rytuałów społecznych, w tym inicjacji dziewczyny. Po osiągnięciu dojrzałości musi ona właśnie opuścić wioskę, dopóki nie zostanie rytualnie wprowadzona w swoją nową pozycję społeczną.
wspierana przez inne kobiety w grupie, zostaje zabrana do specjalnego ogrodzenia, gdzie jest duchowo chroniona podczas swojej takiej pierwszej miesiączki. I w tym czasie otrzymuje wiele prezentów, a ostatecznie, gdy zostanie przedstawiona duchom, jej zmiana statusu jest oficjalna, a tradycyjna skórzana korona jest zamontowana na jej głowie jako symbol osoby, która jest zdolna do małżeństwa. Ta właśnie korona wygląda w ten sposób, jakby ktoś był zainteresowany, jeżeli taką kobietę z taką koroną zobaczy na głowie z plemienia Himba, no to będzie wiedział, że ta kobieta zdolna jest już do tego, żeby zawrzeć związek małżeński. Himba układają włosy w bardzo szczególny sposób, bo dziewczęta mają dwa podstawowe warkocze, które są skierowane do przodu, ale kiedy osiągają dorosłość, warkocze są zamiatane do tyłu i przekształcane w takie znajome, długie, czerwone warkocze, które są pokryte otizę, mieszanką takiego tłuszczu maślanego i ochry. Jest to również regularnie, ochra jest w ogóle regularnie też wcierana w skórę, ponieważ himba rzadko się myje wodą, która jest rzadkością w tym właśnie suchym regionie. No i ta mieszanka służy do ochrony i oczyszczania skóry i jest atrakcyjną ozdobą, nadającą himbie charakterystyczny właśnie taki kolor ochry, więc kobiety i dziewczęta himba również lubią perfumować się w takim właśnie porannym rytuale. Zbierają aromatyczne korzenie drzew, które mieszają z ziołami, krusząc je razem za pomocą gorącego kamienia, następnie spalają je, aby stworzyć taki mocny, perfumowany dym. W tym czasie siedzą bardzo blisko ognia, przykrywając się kocem, który właśnie wchłania ten zapach. Zwykle tak naprawdę spotyka się kilku młodych chłopaków we wioskach, ale gdy oni dorastają, budują takie silne bractwa, tworzące zwarte grupy, które poruszają się, zatrzymując się w wioskach na kilka dni, a następnie przechodzą dalej. Często spotykano takie grupy m.in. w Opuwo i w Epupa Falls. Oczywiście większość z nich szuka pracy, ale jak można sobie łatwo uświadomić, w miastach jest mało możliwości, więc większość tych chłopaków po prostu z plemienia Himba się szwenda, tak to nazwijmy. Bardzo często jest tak, że oni są w ogóle zdezorientowani, bo mają wrażenie, że trafili do innej wioski, która tutaj im tak jakby nie za bardzo pasuje. O tutaj na przykład na zdjęciu macie właśnie dziewczynę, która nie jest jeszcze w wieku dorosłości, więc te warkocze są z przodu. Tak jak powiedziałem, kiedy będzie miała pierwszą miesiączkę, one są zarzucane z tyłu. Himba mają trudności z przystosowaniem się do tak naprawdę współczesnego życia i często czują się zdezorientowani, czują się inni, nie pasują do swojej wioski, do swojego miasta, ale postęp oczywiście jest nieunikniony i ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Jednym z najbardziej szkodliwych jest otwieranie barów i sprzedaży alkoholu. Bezpośrednio, pośrednio dotyka to prawie wszystkich, od starszych po małe dzieci. No i podczas tego pobytu we wioskach, ale bardzo często widziała osoby, które tam przyjeżdżały na takie typowe safary. Właśnie kobiety z plemienia Himba są bardzo często poszukiwane przez fotografów ze względu na ich uderzające piękno, a kolor ciała ochry oraz ich ciepły i akceptujący charakter pomagają turystom poczuć się tak naprawdę mile widzianymi. No i pomimo narażenia na turystykę i na rozwój, Himba pozostają głównie tradycyjnie i wydają się tak naprawdę cieszyć tym zainteresowaniem. Czerpią korzyści finansowe z turystyki, ponieważ sprzedają pamiątki z małych rynków, a czasami akceptują pieniądze za zdjęcia. Ale chociaż nie ma nic tak naprawdę złego w fotografii, doświadczenie turystów rzadko sięga głębiej i nie ma zrozumienia wpływu postępu na te właśnie kruche społeczności. Tak naprawdę wiele moglibyśmy się nauczyć od życia, od plemienia Himba, od koncepcji wspólnego życia opartego na dzieleniu się, trosce o siebie nawzajem i życiu w sposób zrównoważony. Jako ludzie Zachodu w sumie tak naprawdę jesteśmy zajęci własnym poczuciem siebie, próbując osiągnąć osobisty sukces i rozwój, że tak naprawdę tracimy czas spędzony z rodziną. Osobiście wierzę, że rdzenni mieszkańcy, tacy jak Himba, którzy żyją najbliżej natury, są często naszymi największymi sojusznikami w próbach po prostu ochrony tej natury.